Siedzi Jaś na ławce i je cukierki. Obok niego przechodzi starszy pan i mówi do niego. Nie jedz, synku, tyle słodyczy, bo ci wszystkie zęby wypadną. Mój dziadek ma 92 lata i ma wszystkie zęby. To może nie jadł słodyczy? Po prostu nie wpierdzielał się w nie swoje sprawy. Idą dwa młode byczki przez łąkę i zobaczyły starą, brzydką, obwisłą i ohydną krowę. Jeden mówi do drugiego. Ałka, zapałka, dwa kije. Kto się nie schowa, ten kryje. Spotkały się dwie kangurzyce. Jedna mówi do drugiej. A myślałaś już nad dzieckiem? To nie na moją kieszeń. Kobiety są jak baseny. Ich utrzymanie jest absurdalnie drogie w porównaniu do czasu, który spędzasz w środku. Jaś pyta się ojca. Tatusiu, jak powstali ludzie? Zostali stworzeni przez Boga. A mamusia mówiła, że ewoluowali od małp. Mamusia mówiła o rodzinie ze swojej strony. Jaś pyta taty. Tatusiu, dlaczego bajki kończą się ślubem? Synku, bo ślub kończy bajkę. Dzwoni teściowa do Jasia. Jasiu, w moim domu czuć gaz. Co mam zrobić? Mamusia jest kobietą wierzącą. Niech mamusia zapali świeczkę i się pomodli. Jasiu mówi do kolegi. U mnie w domu modlimy się przed każdym posiłkiem. A u nas nie, bo moja mama dobrze gotuje. Małgosia pyta lekarza. Panie doktorze, co pan zrobił Jasiowi? Po ostatnim zabiegu stracił ochotę na seks ze mną. To była tylko laserowa korekta wzroku, proszę pani. Bandyta wchodzi do banku, kradnie pieniądze z kasy, po czym podchodzi do jednego klienta i pyta. Widziałeś, co zrobiłem? Tak, i mam zamiar zadzwonić na policję. Złodziej przyłożył mu pistolet do głowy i zastrzelił. Podszedł do następnego klienta z tym samym pytaniem, na co ten odpowiada. Nic nie widziałem, nic nie słyszałem, ale moja teściowa widziała. Ilu pani miała partnerów? Pyta ginekolog. Czterech. To niezbyt wielu. Tak, dziś był spokojny dzień. Na balkonie opala się Małgosia. Nagle z góry zjeżdża kartka na sznurku. Na kartce jest napisane. Jeśli chcesz się ze mną kochać, pociągnij dwa razy. Jeśli nie, pociągnij 60 razy, z czego ostatnie 10 bardzo szybko. Twój Jaś.